Gdy dzisiaj mówimy o WKD, większość rozmówców uzna, że chodzi nam o kolej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Jednak 8 dekad temu skrót ten oznaczał spółkę akcyjną zrzeszającą wszystkie koleje dojazdowe w Warszawie i okolicach, poza elektryczną koleją dojazdową i koleją marecką, a jego historia nierozerwalnie związana jest z podwarszawskim Piasecznem i jego koleją wąskotorową. Historia Grójeckiej Kolei Dojazdowej, dziś znana jako Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, zaczyna się w 1890 roku koleją wilanowską, która w późniejszym okresie stała się częścią Kolei Grójeckiej. W połowie roku 1890, gdzieś w Warszawie, spotkało się trzech panów. Wiktor Magnus, właściciel i zwolennik włączenia Mokotowa do Warszawy, Henryk Hus, inżynier po Politechnice Wiedeńskiej mający doświadczenie przy budowie m.in. Warszawskiej Kolei Obwodowej i linii do Białegostoku oraz Jan Keller, dzierżawca restauracji Promenada znajdującej się przy Drodze Królewskiej, obecnie jest to ulica Belwederska. Przyczyną spotkania był pomysł Kellera, aby uruchomić wąskotorowy tramwaj, który dowoziłby klientelę do promenady. Magnus poparł projekt, w dodatku prawdopodobnie proponując wydłużenie trasy aż do Wilanowa. Zaprojektowanie trasy zaproponowano Hussowi, na co ten się zgodził i w listopadzie zdobył koncesję na budowę wąskotorowej kolei konnej na trasie Rogatka Belwederska-Wilanów. W 1891 Magnus i Hus zawiązali spółkę z kapitałem 60 tysięcy rubli, której pierwszymi inwestorami byli Adolf Lewicki i Andrzej Bogucki, a w kwietniu ruszyły pierwsze prace, które prowadzono na całej trasie pierwszego etapu kolei. Tempo prac było tak szybkie, że odcinek do dzisiejszej ulicy Czerniakowskiej był gotowy już 10 maja, a pierwsze pociągi konne ruszyły w trasę 6 dni później, gdy otrzymano zezwolenie od władz guberni warszawskiej. Pod koniec czerwca otwarto stację Czerniaków, a robotnicy przenieśli się na odcinek do Wilanowa. Pociągi konne w pełnej relacji ruszyły 5 maja 1892 roku. Trasa kolei wilanowskiej, której tory miały szerokość 800 mm, w 1892 roku przebiegała następująco. Od stacji Rogatka Belwederska, usytuowanej przy dzisiejszym skrzyżowaniu ulic Belwederskiej i Sulkiewicza, tor prowadził dzisiejszą Belwederską w kierunku południowo-wschodnim. Mijał lokal Promenada z dedykowanym przystankiem. Nieco na południe od Promenady znajdowała się mijanka Marcelin. Za nią tor skręcał na wschód, w dzisiejszą ulicę Chełmską. Tu, na wysokości dzisiejszego kościoła świętego Kazimierza, znajdowała się mijanka Bogucin, a przy dzisiejszym skrzyżowaniu z Czerską przystanek Sielce, za którym trasa kolei ponownie skręcała na południe, wzdłuż dzisiejszej ulicy Czerniakowskiej, po jej wschodniej stronie. Za zakrętem ulokowano przystanek Wójtówka. Dalej tor biegł wzdłuż ówczesnej drogi Czerniakowskiej, mijając klasztor Bernardynów, gdzie powstał przystanek, i docierając do stacji Czerniaków, ulokowanej prawdopodobnie na południe od dzisiejszego skrzyżowania Powsińskiej i Gołkowskiej. Od Czerniakowa linia przebiegała wzdłuż dzisiejszej ulicy Powsińskiej do fortu Czerniakowskiego, które omijała od strony wschodniej. Przy południowym zakończeniu tegoż zawiasa znajdował się przystanek Święty Jan. Potem trasa prowadziła wzdłuż dzisiejszej ulicy Wiertniczej do Wilanowa, gdzie wybudowano stację końcową. W 1893 roku inżynier Hus chciał przedłużyć kolej wilanowską przez Konstancin i Piaseczno aż do Grójca i Góry Kalwarii, aby prowadzić ruch podmiejski i wozić towary. Jednak pomysł ten nie spodobał się Wiktorowi Magnusowi, który twierdził, że jest to niepewny interes. Po czym, nie mogąc dojść do porozumienia z Husem i resztą udziałowców, odszedł z zarządu kolei. Rok później ulicami Spacerową i Chocimską przedłużono linię od Rogatki Belwederskiej do placu Keksholmskiego. Dzisiaj jest to plac Unii Lubelskiej, gdzie znajdował się przystanek tramwajowy, umożliwiający tym samym dogodną przesiadkę do pociągów w kierunku Wilanowa. Był to jednocześnie najbardziej stromy odcinek linii, na którym nachylenie wynosiło 41 promili.
W rękach Husa znajdowała się również koncesja na budowę linii do dzisiejszego placu Zawiszy, gdzie miała powstać towarowa stacja styczna z drogą żelazną warszawsko-wiedeńską, a w wyniku jego działań w styczniu 1894 roku w podberlińskiej fabryce Maxa Orensteina zamówiono kilka parowozów dla kolei wilanowskiej. Pierwszy egzemplarz przybył na kolej w sierpniu i obsługiwał odcinek między Placem Unii a Belwederem, a dostawy kolejnych umożliwiały uruchomienie regularnych przewozów trakcją parową na całej trasie na wiosnę 1895 roku. Według Gazety Handlowej z maja, po wprowadzeniu parowozów czas przejazdu z Belwederu do Wilanowa skrócił się do 40 minut. Zyskano 10 minut w stosunku do trakcji konnej. Popularność nowej kolei konnej tuż po jej otwarciu przewyższyła oczekiwania trójki założycieli. Od maja do listopada 1891 roku, czyli jeszcze przed otwarciem odcinka do Wilanowa, kolej przewiozła 119 tysięcy pasażerów, a tłumy były tak wielkie, że trzeba było uruchamiać dodatkowe pociągi. Czysty zysk, który wyniósł 1800 rubli, był tak dużym szokiem dla warszawskich przedsiębiorców, że doszło do błyskawicznego odwrócenia trendów dotyczących kolei wąskotorowych. Jedną z osób, które zostały wprawione przez inżyniera Henryka Hussa w szok, był Eugeniusz Paszkowski, warszawski krawiec szyjący dla arystokracji. Wpadł on na pomysł bardzo podobny do tego, który miał Huss, a który spowodował odejście Wiktora Magnusa z zarządu kolei wilanowskiej. Wybudowanie kolei wąskotorowej z Warszawy do Góry Kalwarii Grójca z rozwidleniem w Piasecznie. O ile jednak Hus spodziewał się zysków z cukrowni w Jasieńcu, Paszkowski upatrywał główne źródło przychodu w dowożeniu cegieł do stolicy guberni. W celu uzyskania funduszy na budowę zawiązał on spółkę, do której weszli m.in. książę Stefan Lubomirski, przyszły pierwszy prezes Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich i hrabia Tomasz Zamoyski. Obaj oczywiście byli klientami Paszkowskiego. Z takim zapleczem finansowym Paszkowski wystąpił o koncesję na budowę linii wąskotorowej od placu Keksholmskiego przez Piaseczno do Góry Kalwarii z odgałęzieniem do Grójca i linii dowozowej od placu Keksholmskiego do dzisiejszego placu Zawiszy. W tym momencie dla krawca zaczęły się schody. Z pomysłem linii do Jasieńca przez Grójec i linii dowozowej wyszedł oczywiście wcześniej Henryk Hus, który otrzymał na obie wnioskowane trasy zezwolenia, a Paszkowski otrzymał w 1897 roku, m.in. dzięki wsparciu księcia Aleksandra Imeretyńskiego, generała gubernatora Królestwa Polskiego, który również był klientem Paszkowskiego, koncesję na linię z placu Keksholmskiego przez Piaseczno do Góry Kalwarii. W 1898 roku ruszyły prace budowlane przy linii Paszkowskiego, która miała mieć szerokość toru 1000 mm. Do tego czasu inżynier Hus przedłużył trasę kolei wilanowskiej kilkukrotnie. 9 czerwca 1895 otwarto odcinek z Wilanowa do Powsina. Dwa miesiące później pociągi docierały już do Klarysewa. W czerwcu 1896 roku ruszyła bocznica do fabryki papierów jeziornej, której dyrekcja zobowiązała się do korzystania wyłącznie z usług kolei wilanowskiej. W końcu we wrześniu 1896, czyli na kilka miesięcy przed otrzymaniem przez Paszkowskiego koncesji na budowę, otwarto przedłużenie kolei wilanowskiej z Klarysewa przez Skolimów i Chylice do stacji końcowej w Piasecznie, ulokowanej przy dzisiejszej ulicy Chyliczkowskiej. Rok później pojawiły się bocznice do cegielni w Chylicach i Oborach oraz rozpoczęto budowę linii dowozowej do placu Zawiszy, a w 1898 ruszył ruch na bocznicy z Piaseczna do cegielni w Gołkowie. Wykorzystało to wojsko, które zamówiło 40 milionów sztuk cegieł w tej właśnie cegielni, do budowy na Rakowieckiej, a zadanie to zlecili spółce Hussa. Należy zauważyć, że to, co dotychczas zostało wspomniane jako kolej wilanowska od momentu odejścia Wiktora Magnusa z zarządu, w rzeczywistości było dwiema osobnymi spółkami. Odcinek między Belwederem a Wilanowem należał do Towarzystwa Akcyjnego Wilanowskiej Wąskotorowej Kolei Żelaznej, czyli oryginalnej kolei wilanowskiej. Odcinki od placu Keksholmskiego do Belwederu i od Wilanowa do Piaseczna należały do spółki Droga Żelazna Grójecka, które naturalnie ze sobą współpracowały. Obie spółki łączyła do 1898 roku postać inżyniera Hussa, który jednak w marcu tegoż roku przestał zasiadać w zarządzie TAWWKZ, a jego droga żelazna grójecka była trapiona przez coraz większe długi.
Tymczasem budowa kolei Paszkowskiego postępowała i 30 października 1898 roku uruchomiono przewozy między stacjami Warszawa Mokotów i Piaseczno. Do Góry Kalwarii brakowało jedynie 8,5 km szlaku, a pociągi od początku były obsługiwane trakcją parową. Tym samym rozpoczęła się wojna ekonomiczna między koleją Paszkowskiego a kolejami Husa i Wilanowską. Punktem zwrotnym było przekazanie intratnego zlecenia na 40 milionów cegieł Paszkowskiemu przez Husa, co miało swoje tło w fakcie, iż inżynier nie wykupił wszystkich gruntów pod torowisko na odcinku z Chylic do Piaseczna. Warszawski krawiec dość szybko dowiedział się o sprawie, po czym w iście makiawelicznym planie kupił jeden z tychże gruntów niewykupionych przez Husa, po których przebiegał tor wilanowski, po czym postawił na nim składany dom. Paszkowski zaproponował Husowi, że odda mu grunt ze składanym domem i tym samym udrożni szlak kolei wilanowskiej, ale w zamian za deal na 40 milionów cegieł dla wojska. Być może to wydarzenie właśnie było głównym ciosem, po którym kolej Husa już się nie podniosła, a inżynier zaczął sprzedawać to, co kolej posiadała, aby pokryć długi. W tym samym roku Paszkowski wycofał się ze swojej spółki. Pozostali w niej Lubomirski i Zamojski. Do Góry Kalwarii tor dotarł w maju 1900 roku. Otwarciu ruchu stałego na linii, które zaplanowano na czerwiec, przeszkodził jednak pożar Piaseczna. W następstwie protestów mieszkańców, bowiem przyczyną pożaru miały być iskry z parowozu którejś z kolei, zmieniono trasę linii z placu Keksholmskiego do Góry Kalwarii. Powstała linia obwodowa wokół osady oraz odkupiono od Henryka Husa bocznicę do Gołkowa, przekuwając ją na rozstaw 1000 mm. Obie linie połączono na stacji Piaseczno Miasto. Rok wcześniej Hus przekazał wszystkie swoje linie w dzierżawę kolei Belweder-Wilanów, a w 1900 roku wybudował w porozumieniu z hrabiną Marią Potulicką odgałęzienie od rozjazdu Oborskiego wraz ze stacją w Konstancinie. Zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem trakcji parowej do obsługi całej linii na stałe. W tym samym roku do zarządu kolei Belweder-Wilanów weszli Lubomirski i Zamojski, pogarszając jeszcze bardziej pozycję Husa. W styczniu 1901 roku zapadł wyrok ogłaszający upadłość kolei Henryka Husa. Ten z kolei sprzedał koncesję na budowę linii do Jasieńca spółce Lubomirskiego i Zamojskiego, a gdy rok później odwołanie Husa od wyroku zostało odrzucone, Lubomirski odkupił kolej inżyniera za 300 tysięcy rubli. Hus uniknął dzięki temu więzienia, jednak odszedł w zapomnienie i zmarł w 1916 roku w Warszawie. Lubomirski i Zamojski stali się natomiast wąskotorowymi monopolistami na lewym brzegu Wisły w Warszawie. W styczniu 1902 roku jedyną koleją wąskotorową, która uniknęła wykupienia przez spółkę Lubomirskiego i Zamojskiego, była kolej Marecka, której właściciele nie byli skorzy do sprzedania swojej spółki. Wielkim planom dwóch baronów wąskich torów, które obejmowały m.in. budowę linii do Grójca, sprzyjały zmiany w prawie rosyjskim co do budowy kolei prywatnych i eksploatacji kolei dojazdowych, znacznie obniżające koszty. Jednak przed ich realizacją trzeba było przeprowadzić kosztowną modernizację wszystkich istniejących już linii, które były oczywiście budowane jak najtaniej się dało. Dodatkowym problemem było odcięcie od stacji stycznej przy dzisiejszym placu Zawiszy, spowodowane budową kolei Kaliskiej. Nie znaczy to oczywiście, że nie prowadzono żadnych inwestycji. Oto w 1903 roku na odcinku kolei wilanowskiej między Placem Unii Lubelskiej a Belwederem uruchomiono pierwszą na ziemiach polskich kolej zębatą, obsługiwaną szwajcarskim parowozem wyprodukowanym w szwajcarskiej fabryce lokomotyw i maszyn w Winterthur. W celu pozyskania funduszy Lubomirski dogadał się z belgijskim operatorem warszawskich tramwajów konnych i we wrześniu 1910 roku w Brukseli zawiązało się Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych. Obejmowało ono koleje Wilanowską, Belweder, Wilanów, Konstancin, Piaseczno, Grójecką, Plac Keksholmski, Szopy, Piaseczno, Góra Kalwaria, Jabłonowską, Wawer, Jabłonna oraz ich bocznice. Posiadało również kapitał własny w wysokości 5,5 miliona franków i kapitał obcy z obligacji w wysokości 5 milionów franków. Rok później przystąpiono do pierwszej inwestycji, czyli korekty linii dowozowej do kolei wiedeńskiej i kaliskiej. W planach były m.in. przekucie linii wilanowskiej na ten sam rozstaw co kolej grójecka, czy elektryfikacja obu tych kolei. Największą częścią tych zamiarów była budowa sześciu nowych linii, m.in. do Błonia,
Grodziska Mazowieckiego czy Otwocka oraz linii okólnej wokół Warszawy, tak zwanego ringu. Najpierw jednak trzeba było zrealizować ostatni ze starych planów. W 1912 roku przystąpiono do budowy linii z Gołkowa przez Tarczyn i Grójec do Jasieńca o łącznej długości blisko 34 km. Dwa lata później, 10 kwietnia 1914 roku, nastąpiło otwarcie odcinka do Grójca, a 15 maja oddano do użytku odcinek do Jasieńca. Na kolei Wilanowskiej dokonano w 1913 roku korekty przebiegu linii na wniosek mieszkańców Sielc. Odcinek na dzisiejszej Chełmskiej został rozebrany, a pociągi skierowano po nowym torowisku. Od Mijanki Marcelin, biegnącym wzdłuż dzisiejszych ulic Belwederskiej i Idzikowskiego, do stacji Czerniaków. W 1913 roku towarzystwo otrzymało koncesję na budowę linii z Grójca przez Mogielnicę do Nowego Miasta nad Pilicą. Zaczęło zbierać materiały, po czym w sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Zwykle w takim momencie pada stwierdzenie, że plany zostały pokrzyżowane, jednak w wypadku kolei grójeckiej nie do końca tak było. Rosjanom zależało na polepszeniu zaopatrzenia swoich wojsk na froncie, który przebiegał niedaleko Mogielnicy. Toteż kolej grójecka ze swoimi planami była prezentem dla rosyjskiej generalicji. I tak, z pomocą wojsk kolejowych, tory dotarły do Mogielnicy w maju 1915 i rozpoczęto przygotowania do kontynuacji inwestycji w kierunku Nowego Miasta. Po czym na początku lipca sprawa dla wojsk rosyjskich, mówiąc kolokwialnie, się rypła i zaczął się ich odwrót. Wraz z wycofywaniem się wojsk rosyjskich, władze i wojsko przyjęły taktykę spalonej ziemi. Tabor, który mógł przydać się w głębi Imperium Rosyjskiego, jak i obsługę, wywożono na wschód. Resztę rzeczy, które mogłyby się przydać przeciwnikowi, niszczono. Między 13 lipca, gdy wybrzuszenie frontu pod Warszawą zostało zaatakowane przez Niemców, a 5 sierpnia, gdy oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy, Rosjanie zniszczyli linię do Mogielnicy, warsztaty na Służewcu, a całą stację Belweder wraz ze zgromadzonymi wagonami, których nie wywieziono, po prostu spalono. Dzieła zniszczenia dokończyli okoliczni mieszkańcy, którzy pozabierali wszystko, co nie zostało spalone. W związku z brakiem jakiegokolwiek taboru, władze okupacyjne obiecały towarzystwu udzielenie pomocy przy ponownym uruchomieniu przewozów na kolejach. Zamówiono m.in. nowe parowozy, a czy zarząd został zobowiązany do odbudowy linii. I tak, we wrześniu 1915 między Belwederem a Skolimowem ruszył pociąg konny w takcie dwugodzinnym. Zarząd podjął decyzję o wybudowaniu wspólnych warsztatów dla obu kolei przy Placu Unii Lubelskiej w obecnym rozwidleniu ulic Waryńskiego i Puławskiej. W grudniu dostarczono pierwsze parowozy z fabryki Orenstein und Koppel na kolej Wilanowską, która ruszyła w styczniu, a kolej grójecka z kolei ruszyła w lutym 1916 na odcinku do Piaseczna, w marcu osiągając już Tarczyn. Do lipca rozpoczęto odbudowę pozostałych odcinków. W kwietniu natomiast decyzją gubernatora Warszawy, Hansa Hartwiga von Besselera, powiększony został obszar miasta do blisko 11,5 tysiąca hektarów poprzez włączenie okolicznych wsi i gmin, realizując niejako tym samym postulat Wiktora Magnusa dotyczący włączenia Mokotowa do Warszawy. Jednak wraz z tą decyzją zwiększyła się długość torów kolei w granicach Warszawy. W przypadku toru głównego kolei grójeckiej było to 3,5 km, a kolei wilanowskiej nieco ponad 5. Ostatnimi elementami w pierwszowojennym epizodzie historii kolei było przywrócenie do ruchu odcinka z Grójca do Kozietu w lutym 1917, a w październiku ponowne uruchomienie połączeń do Mogielnicy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zarząd towarzystwa, które zmieniło słowo podjazdowych w nazwie na dojazdowych, kontynuował budowę linii do Nowego Miasta, co jednak przy trudnościach zarówno finansowych, jak i politycznych, w 1920 roku bowiem budowę wstrzymała wojna z bolszewikami, trwało aż do 1924 roku, kiedy to pierwszy pociąg osiągnął Nowe Miasto nad Pilicą. Wraz z ożywieniem gospodarczym kolej weszła w okres prosperity. Rosły przewozy, uruchamiano nowe bocznice, a sama kolej była stymulatorem rozwoju miejscowości zarówno na jej szlaku, jak i w okolicy. W 1924 ukończono budowę nowych budynków dworcowych w stylu dworkowym projektu inżyniera Konstantego Jakimowicza w Wilanowie i w Klarysewie, które zastąpiły poprzednie spalone w wyniku działań wojennych.
Towarzystwo nadal miało w planach elektryfikację obu kolei, ale też chciało wybudować zelektryfikowaną kolej normalnotorową do Radomia, co jednak zrealizowały Polskie Koleje Państwowe w 1933 roku. Szczęście zaczęło opuszczać towarzystwo już w 1921 roku, gdy władze Warszawy wystąpiły o usunięcie wąskotorówek z terenu miasta, co argumentowano zadymieniem i zagrożeniem dla rosnącego ruchu kołowego. Innym argumentem, którego nie użyto, był błyskawiczny rozwój tramwajów miejskich. Między innymi od 30 listopada 1924 tramwaje dojeżdżały Puławską wzdłuż torów kolei grójeckiej do pętli Wierzbno, która znajdowała się tuż obok stacji Szopy. Aby uniknąć eksmisji kolei z terenu Warszawy, zarząd obiecał koleje zelektryfikować, zgodnie ze swoimi planami, co jednak nie następowało. Względny spokój trwał do następnych wyborów zarządu miasta Warszawy w 1927, kiedy to nowo wybrani członkowie rozpoczęli wojnę o koleje wąskotorowe tak ostrą, że do akcji musiało wkroczyć Ministerstwo Komunikacji. W efekcie mediacji prowadzonych przez ministerstwo i uchwale władz miasta, na wspólnej konferencji magistratu i zarządu towarzystwa ustalono, że linie na lewym brzegu Wisły zostaną zelektryfikowane najpóźniej do 31 grudnia 1932 roku. Opóźnienia w elektryfikacji nie oznaczały, że towarzystwo nie robiło absolutnie nic, aby spełnić wymagania magistratu. W 1926 w wagon Fabrique Dessau zakupiono dwa wagony motorowe na tor 800 mm, które po przybyciu w lecie tego samego roku skierowano na kolej Wilanowską. Do motorówek można było doczepić jeden wagon, jednak pociąg osobowy w takiej konfiguracji nie był w stanie zapewnić wystarczającej podaży miejsc. Po lekkiej modernizacji w warsztatach kolei, wagony mogły już ciągnąć 3 wagony doczepne z prędkością 30 km na godzinę. Zakup wagonów udobruchał trochę władze miasta, lecz problem był w tym, że nie pojeździły one zbyt długo ze względu na szybkie zużycie silników i brak części zamiennych, których nie zakupiono wraz z taborem. W 1932 roku nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa. Od tej pory koleje Wilanowska, Grójecka i Jabłonowska były zarządzane przez spółkę Warszawskie Koleje Dojazdowe S.A. Z powodu wielkiego kryzysu ekonomicznego przełomu lat 20. i 30. towarzystwo nie zdołało zelektryfikować kolei w terminie. Magistrat miał już tego najwyraźniej dosyć, gdyż w 1934 skierował sprawę do sądu, która zakończyła się wyrokiem nakazującym eksmisję torów obu kolei z ulic Warszawy z rygorem natychmiastowego wykonania. Sprawą ponownie zainteresowało się Ministerstwo Komunikacji i specjalnym zarządzeniem nakazało m.in. zmianę trakcji parowej na motorową we wszystkich przewozach osobowych do 1 września 1936 roku oraz rozebranie kolei grójeckiej od placu Unii Lubelskiej do nowej stacji wyznaczonej w porozumieniu z magistratem. Rozbiórkę kolei Wilanowskiej podzielono na etapy. Ostatni z nich, z terminem 1 września 1938 roku, skracał kolej Wilanowską do stacji Jeziorna. Zarząd towarzystwa ponownie poprosił o odroczenie terminów ze względu na ich niewykonalność. Niemniej w 1935 roku rozpoczęła się akcja eliminacji kolei wąskotorowych z ulic Warszawy na lewym brzegu Wisły. W lipcu tego roku rozebrano tory dowozowe do stacji Stycznej przy placu Zawiszy oraz skrócono obie koleje. Grójecką do stacji tymczasowej przy Odyńca, a Wilanowską do Belwederu, który stał się stacją czołową z poczekalnią w postaci pudła wagonu motorowego. Rozbiórce uległy również warsztaty przy placu Unii. Kolej Wilanowska poprzez likwidację łącznika przez miasto straciła połączenie ze światem zewnętrznym z racji ciągłego posiadania rozstawu 800 mm. Zarząd towarzystwa podjął więc i tak nieuniknioną decyzję o przekuciu linii Wilanowskiej na rozstaw sąsiedniej kolei. Modernizację przeprowadzono na przełomie lat 1935-36, dokonując równocześnie korekty trasy w Piasecznie. Kolej wycofano z dzisiejszej ulicy Chyliczkowskiej i od Chyliczek poprowadzono niejako naokoło miasta, wpinając ją w linię Grójecką na Mijance i Wiczne. Tym samym kolej Wilanowska przestała istnieć jako osobny organizm, a na linii kursowały wyłącznie wagony motorowe. Ruch towarowy zamarł, jednak nie wygasł zupełnie. Wagony i lokomotywy na 800 mm przykuto, wysłano na kolej Jabłonowską lub w ostateczności złomowano. Zmiany spowodowane wyrzuceniem obu kolei z okolic placu Unii Lubelskiej
przekłucie kolei wilanowskiej, a w 1937 skrócenie kolei grójeckiej do stacji Szopy były przyczyną poważnych zmian w kontekście zaplecza technicznego. Po likwidacji warsztatów na Mokotowie postanowiono przebudować stację Piaseczno-Miasto, czyniąc z niej serce całej kolei. Projektem inżyniera Zygmunta Kochmana wybudowano nowy budynek stacyjny, dwustanowiskową parowozownię, czterokanałowe warsztaty i 9 innych budynków, jak noclegownia, stołówka czy magazyny. Obsługę techniczną na najwyższym poziomie zapewniały zarówno nowoczesne wyposażenie warsztatów, jak i profesjonalna załoga, od kierownictwa do maszynistów i konduktorów. Powstała również nowa stacja styczna z siecią PKP, piaseczno-przeładunkowa lub przeładunek lub przeładunkowe. Bogdan Prokopiński podaje nawet nazwę piaseczno-towarowa. Nieważne jednak jest nazewnictwo, na stacji znalazły się istniejący do dziś budynek stacyjny, dwupoziomowe rampy i rozbudowany układ torowy. Kolej grójecka utrzymywała w stanie czynnym na stacji przeładunkowej po jednej lokomotywie i na torze normalnym, i na torze wąskim. Nie do końca udana eksploatacja wagonów z Dessau na kolei wilanowskiej miała również i pozytywne strony. Uznano, że w porównaniu z trakcją spalinową parowozy są dużo mniej opłacalne. W 1934 roku fabryka Lillpop, Rau i Levenstein w Warszawie na zlecenie kolei grójeckiej wybudowała wagon motorowy z silnikiem Zaurera o mocy 110 koni mechanicznych. Wagon posiadał 48 miejsc siedzących, a prędkość maksymalna wynosiła 60 km na godzinę, tyle że przy takiej prędkości na haku mógł być tylko jeden wagon doczepny. Po naprawie głównej w 1943 limit ten podniesiono do dwóch wagonów. W 1937 zakłady Lillpopa dostarczyły kolejne 6 wagonów motorowych, które od pierwszej sztuki różniły się m.in. dwoma dodatkowymi miejscami siedzącymi, 140-konnymi silnikami Mercedesa i możliwością uciągnięcia 3 wagonów doczepnych. Dodatkowo dostarczono również 4 wagony doczepne, które z wagonami motorowymi tworzyły zespół trakcyjny. Dalszym zamiarom rozwojowym, i tym razem jednak na poważnie, przeszkodził wybuch II wojny światowej. W przeddzień wybuchu II wojny wszystkie linie kolei grójeckiej miały łącznie około 130 km. Stacja Szopy, która stała się głównym dworcem wąskotorówki w Warszawie po likwidacji odcinka miejskiego, posiadała 11 torów z 3 peronami, obrotnicę i wagę wagonową. A w razie awarii miejskich wodociągów zbudowano wieżę wodną. Budynek stacyjny według projektu z 1935 miał posiadać 2 skrzydła, jednak inwestycji nigdy nie dokończono. Od Szop trasa biegła na południe wzdłuż dzisiejszej ulicy Puławskiej. Mijanki znajdowały się na przystankach Służewiec, Dąbrówka i Mysiadło. Po mijaniu Mijanki i Wicznej, o której za chwilę będzie mowa, pociągi z Szop wjeżdżały na stację Piaseczno-Miasto. Można ją podzielić na dwie części. Zachodnią, w której znajdują się 3 perony i tory główne, a do końca lat 80. w miejscu obecnej ulicy Wojska Polskiego znajdowały się jeszcze dodatkowe 2 tory, oraz wschodnią, w której znajdują się warsztaty i lokomotywownia. W centrum stacji znajduje się budynek dworcowy. W południowej części stacji zaś, wzdłuż obecnego płotu przy wjeździe na parking, znajdował się zasiek węglowy dla parowozów. Ze stacji Piaseczno-Miasto, oprócz linii w kierunku północnym, wychodziły jeszcze 2 szlaki. Najstarszy z nich prowadził dzisiejszymi ulicami Gerbera i 17 stycznia do obecnej drogi krajowej nr 79. Zmierzając w kierunku południowo-wschodnim, pociągi z Piaseczna przejeżdżały przez mijanki w Żabieńcu, Chojnowie i Baniosze, gdzie odchodziły bocznice do 4 cegielni i po dalszych 7 km osiągały stację końcową w Górze Kalwarii. Na stacji znajdowały się 2 perony ziemne z 2 torami głównymi, 1 tor dodatkowy omijający perony od strony północnej, lokomotywownia, wieża ciśnień i zasiek węglowy. W całości dopełniał budynek stacyjny. Druga linia, wychodząca z Piaseczna Miasta, prowadziła na południowy zachód, wzdłuż dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Po wybudowaniu linii do Radomia w 1933 wybudowano nad nią wiadukt, przy którym od 1962 roku znajduje się pierwszy przystanek na tej linii kolei o bardzo prostej nazwie Piaseczno-Wiadukt, umożliwiający przesiadki na kolej normalnotorową. Tuż za przystankiem w stronę Gołkowa od 1935 roku do linii dochodzi bocznica ze stacji Piaseczno-Przeładunkowe albo Przeładunkowe, w każdym razie ze stacji przeładunkowej, która powstała po wyrzuceniu kolei grójeckiej z ulic Warszawy. Szlak główny wiódł dalej na południowy zachód, po drodze mając mijanki w Zalesiu, gdzie znajduje się wiata w stylu zakopiańskim,
Gołkowie, skąd odchodziła bocznica do Cegielni, Głoskowie, Szczakach, gdzie znajdowała się obrotnica i docierała do kolejnej stacji, Tarczyna, która w zasadzie nie znajduje się w mieście, które jest odległe o 2 km, a w pracach małych. Tutaj znalazły się warsztaty pomocnicze i wieża wodna, której wysokość, dzięki obliczeniom pana Kuleckiego, wynosi około 11 metrów. Od Tarczyna linia skręca na południe. Pociągi po przejechaniu przez most na Tarczynce jechały przez Mijanki w Pawłowicach Kopanej, skąd odchodziła bocznica do Cegielni w Pawłowicach i Lesznowoli, i po przejechaniu przez rzekę Mulnicę docierały do Grójca. Grójecka stacja, zlokalizowana 1,5 km od centrum miasta, przy czym w odróżnieniu od Tarczyna nie trzeba przechodzić przez dwupasmową drogę, posiada dwa perony, lokomotywownię pomocniczą, wieżę ciśnień, obrotnicę i wagę wagonową. Oprócz dwóch torów głównych przy peronach, znalazły się tu również trzy tory dodatkowe. Ze stacji wychodziły dwie bocznice. Grójec był również stacją węzłową. Tu odgałęziała się w kierunku południowo-wschodnim 6-kilometrowa linia do Jasieńca z przystankiem w Szymanówku. Główna linia zakręcała na południowy zachód, a jeszcze w okolicach Grójca dochodziły do niej dwie bocznice z kopalni piasku i z Kępiny. 9 km za miastem znajdowała się Mijanka w Małej Wsi, a dalej pociągi przejeżdżały przez Mijanki w Skowronach, Golianach, gdzie odchodziła bocznica do Cegielni w Łęczyszycach, a także znajdowały się warsztaty pomocnicze i wieża ciśnień i Kozietułach i docierały do kolejnej stacji na trasie, Mogielnicy. Znalazła się tu wieża ciśnień, która nie przetrwała jednak próby czasu, i lokomotywownia pomocnicza. Od stacji odchodziła również jedna bocznica. Po odjeździe z Mogielnicy pociągi zatrzymywały się jeszcze na Mijankach w Jastrzębiej, Strykowie i Brzostowcu i w końcu, 83,5 km od stolicy Polski, dojeżdżały do stacji końcowej w Nowym Mieście nad Pilicą. Tutaj, oprócz budynku stacyjnego z dwoma peronami, znalazł się wieża ciśnień, lokomotywownia, obrotnica i trójkąt do obracania parowozów, który nie dotrwał jednak do dzisiaj. Swój drobny, ale ważny epizod stacja w Nowym Mieście zapisała po II wojnie. Wróćmy jednak do Iwicznej. Tutaj od 1935 roku odchodziła linia dawnej kolei Wilanowskiej. Kierując się na wschód, po minięciu przystanków Piaseczno-Północne i Chyliczki, składy docierały na stację w Chylicach. Tutaj znajdowała się i znajduje nadal lokomotywownia kolei Wilanowskiej, która jednak wyszła z użytku po przykuciu trasy na 1000 mm z powodu przekroczonej skrajni. Była tu również wieża ciśni. Po opuszczeniu Chyliczek składy przejeżdżały przez przystanek w Skolimowie. Za Skolimowem odgałęziała się w kierunku południowo-wschodnim krótka linia do Konstancina. Dalej trasa zakręcała na północ. Przyjeżdżała przez Jeziorną, Miankę w Klarysewie i dojeżdżała do Powsina, która od lipca 1939 roku do dziś jest miejscem najtragiczniejszego wypadku kolejowego na wąskim torze, posiadała przystanek Powsin Kościelny w centrum, a Mijankę w części północnej miejscowości, w okolicy obecnego skrzyżowania ulic Przyczółkowej i Drewny. Dalej linia wiodła już na północ i po kilku kilometrach docierała do stacji w Wilanowie. Ruch na kolei grójeckiej został wstrzymany najwcześniej ze wszystkich kolei dojazdowych w Warszawie i okolicach 3 września 1939 roku. Po zajęciu stolicy przez Niemców ruch został wznowiony w połowie października, jednak z ograniczeniami. Na przykład wraz z podziałem generalnego gubernatorstwa na dystrykty, Nowe Miasto w odróżnieniu od reszty linii znalazło się w dystrykcie radomskim, a do podróży między dystryktami wymagane było zezwolenie od władz. Poza tym utrudnieniem, podróżowanie kolejami dojazdowymi, jak również i kolejami podmiejskimi, było wyłączone spod zakazu używania komunikacji publicznej za wyjątkiem urzędowego zaświadczenia, co spowodowało rozkwit szmuglerki. Stan techniczny taboru pogorszył się znacząco. Pociągi były tak zapełnione, że niekiedy podróżowano na dachach wagonów czy w doczepianych wagonach towarowych. Braki w inwestycjach spowodowały spadek prędkości na niektórych odcinkach. Na przykład na linii do Nowego Miasta wagony motorowe mogły osiągnąć prędkość jedynie 45 km na godzinę. Niekiedy ograniczenia wynosiły nawet 10 km na godzinę. W maju 1942 roku zaszły zmiany personalne w zarządzie kolei prywatnych w Warszawie. Kierownikiem został Karl Jürgens i po lustracji sytuacji na kolei grójeckiej zaczął wprowadzać niemiecki Ordnung w bardziej pozytywnym niż negatywnym tego słowa znaczeniu. Za jego kadencji zmodernizowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zmodernizowano stacje Schoppy.
Przywrócono funkcje towarowe oraz wybudowano nowe pomieszczenia dla podróżnych na stacji Belvedere. Ogrodzono wszystkie stacje i przystanki kolejowe, ograniczając liczbę wejść do jednego, przy czym na stacjach przy tych wejściach znajdowali się kontrolerzy biletów. Na stacjach w Pyrach, Dąbrówce i Nowym Mieście pojawiły się rozjazdy półautomatyczne. Powstały również nowe budynki stacyjne w Dąbrówce i rozjeździe oborskim. W końcu to Jürgens zmienił nazwę stacji Szopy na Warszawę Południową, po czym został zastrzelony 13 kwietnia 1944 roku w Milanówku. Ostatni rok pod okupacją upłynął na kolei grójeckiej bez większych zmian. W marcu 1944 zniesiono ograniczenia w podróżowaniu dla Polaków na terenie całej GG, a po wybuchu Powstania Warszawskiego kursy kolei zostały skrócone do Pyry i Wilanowa. Jednak, jak podaje Bogdan Prokopiński za relacją maszynisty Jerzego Zająca, obsługa grójeckiej kolei nie stała obojętnie wobec walk w stolicy. Grupa kolejarzy wybrała się samowolnie w połowie sierpnia na Dworzec Południowy i ewakuowała kilkanaście rodzin z okolicznych budynków. Nie był to oczywiście wyjątek. Podobne wypady do samego centrum Warszawy prowadzili kolejarze elektrycznej kolei dojazdowej. Tak jak na kolei normalnotorowej, wraz ze zbliżaniem się armii sowieckiej, Niemcy zaczęli wywozić na zachód wszystko, co nadawało się do dalszego użytku. Maszyny, tabor, narzędzia itd. Wszystko pozostałe, od mostów przez budynki i tabor niezdatny do pracy, do urządzeń sterowania ruchem kolejowym, niszczono. Piaseczno zostało wyzwolone 17 stycznia 1945 roku. Od razu po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy zniszczeń wojennych. Tempo przy posiadanych narzędziach było zawrotne. Na przykład częściowo spalono halę warsztatów w Piasecznie, odbudowano już w 3 tygodnie. Okazało się również, że kolejarze wykazali się sprytem w stosunku do Niemców i ukryli 3 lokomotywy w kopalni żwiru pod Grójcem, a 2 wagony motorowe w lokomotywowni na stacji w tym samym mieście. Pociągi ponownie osiągnęły Dworzec Południowy już w miesiąc po wyzwoleniu, a tuż po kapitulacji Niemiec wróciły pod Belweder, co było nie lada wyczynem, patrząc na ciężkość walk podczas powstania w okolicy. Miesiąc później kolej wróciła do Góry Kalwarii. W końcu we wrześniu pociągi zaczęły dojeżdżać do Konstancina. Ruch pasażerski osiągnął niebotyczne rozmiary. W 1950, 3 lata po upaństwowieniu wszystkich kolei w kraju, kolej grójecka przewiozła blisko 21 milionów pasażerów. Między innymi dzięki upaństwowieniu na kolei grójeckiej znalazła się część taboru sprowadzonego z pomorskich kolei dojazdowych. Odbudowę taboru prowadzono głównie w Piasecznie, jednak jeżeli zakres prac wykraczał poza możliwości warsztatów, tabor wysyłano w Polskę do naprawy. Między innymi w ten sposób odbudowano wagony motorowe Lil Popa w zakładach w Opolu na przełomie lat 40. i 50., gdzie również przebudowano kilka wagonów doczepnych Lil Popa na dodatkowe motorówki. Na początku lat 60. z kolei ZNTK Wrocław przebudowały 4 wagony osobowe na wagony motorowe serii MBXD1. Szczyt przewozów, zarówno pasażerskich jak i towarowych, na grójeckiej kolei dojazdowej przypadł na pierwszą i początek drugiej połowy lat 50. Od tego momentu stale rosła konkurencja w postaci transportu samochodowego, co powodowało powolny spadek przewozów. Pierwszą oznaką zmierzchu kolei grójeckiej było zamknięcie w 1952 roku odcinka z rozjazdu oborskiego do Konstancina z powodu braku popytu. W 1957 zamknięto najstarszy odcinek całej sieci, spod Belwederu do Wilanowa, który 22 lipca zastąpiono tramwajem, zlikwidowanym zresztą 13 lat później. W 1966 zawieszono ruch osobowy na odnodze z Grójca do Jasieńca, a 2 lata później pociągi przestały dojeżdżać do Dworca Południowego. Oba odcinki rozebrano odpowiednio w 1970 i 1969 roku. PKS-y przyczyniły się również do likwidacji pozostałych odnóg kolei grójeckiej w 1971. Wtedy to zlikwidowano odcinki z Dąbrówki do Piaseczna, z Piaseczna do Góry Kalwarii i z Wilanowa do Iwicznej. Jednakże była jedna inwestycja, która zdaniem Bogdana Prokopińskiego przyczyniła się do ocalenia ostatniego odcinka grójeckiej kolei dojazdowej przed rozbiórką. Było to wybudowanie bocznicy na lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą w 1957 roku przez Ludowe Wojsko Polskie. Przewozy pasażerskie i towarowe na ostatnim odcinku linii trwały nadal. Na początku lat 70. rozpoczęto dostawy rumuńskich lokomotyw LXD2, co pozwoliło na eliminację parowozów z ruchu regularnego w 1973 roku.
W 1976 pojawiły się transportery, przez co większość niepotrzebnych w takiej sytuacji wagonów towarowych została wysłana na złom. Spadające przewozy i pogarszający się stan wagonów osobowych na kolei sprawił, że w 1980 roku w Piasecznie zostało ich tylko 5 czynnych sztuk. Po przybyciu w 1986 roku 4 wagonów z bukaresztańskich zakładów Faur, ta ostatnia piątka podzieliła los swoich poprzedników. W połowie lat 80. na kolei grujeckiej pojawił się prototypowy wagon serii MBXD2 o numerze 302, jednak i tak nie można było zatrzymać stale malejących przewozów. W ten sposób w 1988 roku zamknięto ruch osobowy między Grójcem i Nowym Miastem, a 30 czerwca 1991 roku odjechał ostatni regularny pociąg relacji Piaseczno-Grójec. Istniały jeszcze przewozy towarowe, jednak po transformacji ustrojowej Wojsko Polskie zrezygnowało z transportu paliw koleją grójecką na lotnisko w Nowym Mieście, co spowodowało dobicie tego ostatniego sektora. W takiej sytuacji PKP podjęła decyzję o definitywnym zamknięciu ruchu na grójeckiej kolei dojazdowej w dniu 1 września 1996 roku. Nie powiedziano jednak ostatniego słowa. W 1994 cała kolej została wpisana do rejestru zabytków, co uchroniło ją przed rozbiórką. Ten pierwszy krok stał się motorem do dalszych działań miłośników i osób, które chciały uniknąć rozbiórki kolei. W 1996 roku zawiązało się w Piasecznie Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. W 1997 zakupiło ono parowóz PX48-3917 i we współpracy z Dyrekcją Kolei Dojazdowych uruchamiało w 1998 roku przejazdy turystyczne do Nowego Miasta nad Pilicą. W październiku taki przejazd, prowadzony parowozem PX48, uświetnił obchody stulecia kolei. Dwa lata później TRGKW przekształciło się w Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, a w czerwcu 2001 roku, gdy na innych kolejach zawieszono przewozy pasażerskie, PKP przekazały całą kolej władzom powiatu piaseczyńskiego. Obecnie kolej w sezonie letnim dojeżdża jedynie do Tarczyna, co spowodowane jest zwyczajną niemożnością utrzymania tak długiego szlaku poza Tarczynem w dobrym stanie, plus długi czas jazdy w jedną stronę nie pozwala na zorganizowanie czasu tak, aby pasażerowie nie zanudzili się na śmierć. Na to wpływ ma również praktyczny brak atrakcji turystycznych na południe od Grójca. Towarzystwo organizuje przejazdy turystyczne samodzielnie jako operator oraz w ramach warszawskich linii turystycznych. Oczywiście można zamówić pociąg na jakąkolwiek okazję. Program w wersji podstawowej wygląda następująco. Przejazd z Piaseczna do Tarczyna, zmiana kierunku jazdy w Tarczynie, przejazd z Tarczyna do Runowa, ognisko w Runowie, jest m.in. również możliwość poprowadzenia lokomotywy pod nadzorem podczas powstoju i powrót do Piaseczna. W 2019 roku wprowadzono do oferty wycieczki zabytkowym autosanem H9 w ramach tzw. kolejowej komunikacji autobusowej, śladem rozebranych szlaków grójeckiej kolei dojazdowej. Z czynnego taboru w Piasecznie znajdują się lokomotywy spalinowe serii LXD2 o numerach 454 i 465 oraz drezyna WMC o numerze 159. W północnej głowicy stacji jako pomnik ustawiono lokomotywę LXD2 466. Z taboru nieczynnego na piaseczyńskiej stacji znajdują się również m.in. wagon motorowy MBXD2 302, który powrócił do Piaseczna w 2001 roku i wciąż trwa przywracanie go do ruchu, oraz parowóz PX48-3916, przebudowany w 1976 z rozstawu 750 mm. Sprowadzony on został w 2019 roku z Gryfic i czeka na naprawę w warsztatach w Piasecznie. Od poniedziałku do piątku w dni robocze prowadzone są prace torowe na szlaku, obejmujące m.in. wymianę podkładów czy podbicie toru. Wszystko bez użycia nowoczesnych maszyn, gdyż takowe znajdują się poza zasięgiem finansowym jakiegokolwiek towarzystwa w kraju, z wyłączeniem jednego. Lecz kawałek po kawałku, dzięki tym ludziom, kolej piaseczyńska może nadal jeździć i cieszyć pasażerów zarówno taborem, swoją historią, jak i widokami. Bo każda kolej to przede wszystkim ludzie, bez których ten organizm nie może funkcjonować dla kogokolwiek. Od inżyniera Husa, Wiktora Magnusa, Jana Kellera, Eugeniusza Paszkowskiego, księcia Lubomirskiego i hrabiego Zamojskiego zaczynając, a kończąc na dzisiejszej załodze kolei grójeckiej.